za nami, kto nie miał okazji w ciągu ostatnich dwóch wolnych tygodni wybrać się do MGS-u, może to nadrobić przecież w każdej chwili. Michalik, ojciec i syn. Jeśli ktoś jeszcze nie widział tej wystawy, no to na pewno powinien to zrobić. Powiedzmy dlaczego. Rzeczywiście wystawa y, bardzo zacnych artystów, Mariana Michalika i Borysa Michalika, których już nie ma wśród nas. Artystów, którzy żyli i tworzyli w Częstochowie na tyle bliscy naszemu środowisku i na tyle. Y, świetni w swoim warsztacie, że wystawa powstała w bardzo krótkim terminie, w terminie trzech tygodni, dzięki oczywiście mm, dobremu sercu oraz życzliwości kolekcjonerów, którzy udostępnili dzieła tychże artystów. Wystawa cieszy się ogromną popularnością. Do 10 marca dostępna jest w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Serdecznie polecam, jak również inne wystawy prezentowane w naszej galerii. A co możemy zobaczyć w ramach tej wystawy, powiedzmy jeszcze? Mamy zestawienie Mariana Michalika, jego genialnych obrazów, lekko surrealistycznej, martwej natury, bardzo precyzyjnie Wykonanej, gdzie w blikach i odbiciu światła w szklanych butelkach widać nawet pracownię artystę. Mamy również zestawienie talentu jego syna Borysa Michalika, który kontynuował dzieło swojego ojca, ale w zupełnie inny sposób. Możemy porównać relacje między ojcem a synem, ale również porównać dwóch bardzo zdolnych i wybitnych artystów.